Dzień dobry Państwu. Telewizja internetowa Niezależny Lublin. Witam Państwa, Ryszard Hołubowicz. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest niedoszły kandydat na senatora Rzeczypospolitej Polskiej, pan Mirosław Piotrowski. Witam serdecznie. Panie europośle, panie profesorze, no bo to są już... Panie senatorze, nie będzie mi się dane panu, do pana zwracać, przynajmniej przez najbliższe 4 lata. No, pana batalia o to, żeby zostać kandydatem, została praktycznie przez sąd zakończona. Tak, Sąd Najwyższy. Złożyliśmy, mój pełnomocnik konkretnie, ale oczywiście przygotowywali to adwokaci, odwołanie do Sądu Najwyższego w czwartek około godziny 13. W biurze podawczym znalazło się to odwołanie. Sąd Najwyższy miał 2 dni, ale była sobota, niedziela, więc praktycznie mógł odpowiedzieć nawet dzisiaj. Ale uczynił to w trybie ekspresowym. Jak powiedziałem, o 13 zostało złożone mniej więcej, a po godzinie 20 już sąd wydał postanowienie. Jaka to izba sądu? Sąd Najwyższy. Sąd Najwyższy, tak, jako taki? Tak. Oczywiście jedna izba się tym zajmowała, no ale jeszcze nie wydała uzasadnienia. Komunikat o tym postanowieniu przedstawiło biuro prasowe, o ile wiem. Panie profesorze, proszę mi wytłumaczyć, jak to jest możliwe, że pan 4 czy 5 lat temu startował do wyborów do Europarlamentu, tutaj pięć w Lublinie. Lat temu, tak. 5 lat temu w Lublinie. I zdobył pan, z tego co pamiętam, ponad 70 tysięcy głosów było na pana oddanych, a teraz nie mógł pan zebrać 2 tysięcy podpisów, żeby się zarejestrować. Jak to jest możliwe? Zebraliśmy ponad 2 tysiące podpisów. Dokładnie przedstawiliśmy 2109, z czego Okręgowa Komisja Wyborcza zakwestionowała w swojej oficjalnej uchwale 150, czyli stwierdziła, że brak nam 41 podpisów do tych 2000 wymaganych. Natomiast do Warszawy, do Państwowej Komisji Wyborczej przesłała z tego wynika całkiem inny wykaz, wewnętrzny wykaz błędów, który zawierał 128 podpisów tylko, co oznacza, czyli że według tej komisji zabrakło nam 19 głosów do 2000. Z tym, że te dwie uchwały ze sobą nie współgrają, bo albo jest to 150, albo jest to 128. W związku z powyższym nasi prawnicy zwołali konsylium i doszli do wniosku, że sytuacja musiała wyglądać w ten sposób. To jest ich interpretacja, że Okręgowa Komisja Wyborcza przedstawiła tę uchwałę i napisała, co napisała, że brak 150, to znaczy 41 podpisów, a 150 kwestionuje. Natomiast już po ogłoszeniu tej uchwały, to jest zdanie moich prawników, stwierdziła, być może doszła do wniosku, że jest to nie do obronienia w Warszawie i rozpoczęła drugą weryfikację, która jest pozaprawną, gdyż gdy ogłasza uchwałę publicznie, podają do publicznej wiadomości, jej czynności wygasają. I dlatego też prawnicy przypuszczali, że ta komisja zebrała się jeszcze raz, stwierdziła, że część podpisów jest nie do obrony w Warszawie, znaczy, uznała... Przepraszam, żeby widzowie nasi zobaczyli. Część podpisów jest nie do obrony, czyli że są to prawdziwe podpisy. Tak. Tak, no bo nie ma innego wytłumaczenia, skoro w uchwale jest napisane, że jest 150 podpisów niewłaściwych, a do Warszawy wysyła 128. I Państwowa Komisja Wyborcza w Warszawie stwierdza, że podtrzymuje wszystkie 128, gdzie się podziały 22 podpisy. Doszli prawnicy do wniosku, że ta komisja uznała za prawdziwe jeszcze większą liczbę tych podpisów, natomiast później musiała sprawdzać w bazie PESEL. Stąd też zwróciliśmy się do Sądu Najwyższego, to by zbadał, czy ktoś korzystał z bazy PESEL w nocy, bo to jest odnotowywane. A jeśli idzie o liczbę podpisów, to przedstawiliśmy z górką, niewielką, ale górką. Jak podałem w wywiadzie dla Kuriera Lubelskiego, mieliśmy ponad 2,5 tysiąca głosów, ale sztab mój zweryfikował te tak zwane niewłaściwe bądź wątpliwe w liczbie 400 i odrzucił. Przed wejściem na wizję rozmawialiśmy tu z panem redaktorem i wspominałem o pewnych perypetiach, które nie mają wpływu de facto na ten problem, o którym mówimy w chwili obecnej, ale no, mogę chociaż zaznaczyć, że dwóm osobom, które zbierały dla mnie podpisy, zostały one wykradzione, jak mnie informował sztab, a także jedna osoba, która podobno miała dla nas jeszcze ponad 400 podpisów, została skutecznie zniechęcona do oddania nam tych podpisów. Także w sumie byłoby ich
jak sądzę, grubo ponad 3000. Panie profesorze, co to znaczy, że podpisy zostały skradzione albo jakaś osoba została skutecznie zniechęcona? Nie używajmy eufemizmów, mówmy po prostu jak jest. Ja mogę tylko powiedzieć o tym, o czym informował mnie mój sztab wyborczy na bieżąco zbierając podpisy, gdzie miał się zgłosić do osoby koordynującej, która już przyniosła część podpisów i sygnalizowała, że jeszcze ma od dwóch osób dużą ich liczbę, po czym po jednym czy dwóch dniach zadzwoniła ta osoba, że tym osobom zostały te listy wykradzione. No a inna, która... No, ale to przestępstwo, nie zgłosiliście tego? Ale byliśmy w ferworze kampanii wyborczej i patrzyliśmy pragmatycznie, skoro tych podpisów nie ma, bo nie będziemy ich ścigać, szkoda czasu, trzeba poprosić inne osoby, żeby nadrobiły ten brak podpisów. No a ta osoba, jak pan określił, skutecznie zniechęcona od przekazania listy. Ja z nią osobiście nie rozmawiałem, natomiast mój sztab był z nią w kontakcie i powiedział no mi, że połowę podpisów ta osoba oddała, a co do połowy, to jak powiedziałem, ma bardzo duże obawy i nie. I tego tematu nie chcecie już poruszać? Tego akurat nie, no bo to była kwestia praktyczna. Skoro ktoś nie chce, ja pomijam już powody, dla jakich nie chce, to trudno, to idziemy dalej. Inne osoby nam zbierały, było to kilkadziesiąt osób, także o wszystkich perypetiach tu nie opowiadam, ale okay. Chociaż przykłady. Ale proszę powiedzieć, czy nie sądzi pan, że też błędy po waszej stronie jakieś były? Czy nie należało się nastawić na przykład, no wiedząc, że może dojść do jakichś tam zamieszania jakiegoś, na przykład zebrać te 3000, czy to było niemożliwe? Ja już mówię, że myśmy mieli tak de facto, doliczając te, o których mówiliśmy, nawet więcej. Natomiast chcę zaznaczyć, że to liczenie głosów powinno odbywać się w obecności mojego pełnomocnika, który od razu został wyproszony przy stemplowaniu kart, a później... Ale prawo mówi, że ma być prawo ma być pełnomocnik, tak? Tak. Co więcej, właściwie kiedy wchodzi pełnomocnik o godzinie 18, te podpisy powinny być przy nim weryfikowane, przy pełnomocniku. Jeśli stwierdza komisja, że brak, tak jak tu mówię, 19 podpisów, około godziny 21, to pełnomocnik daje nam znać i my z biura przywozimy te 19 czy nawet 50 dodatkowych podpisów, które de facto, jak sygnalizowali, mieliśmy w zapasie, a także można było po prostu przyjść tutaj nawet do studia czy na ulicy i poprosić o podpisy tych 19 podpisów. Mieliśmy 3 godziny czasu, ale to dziwne zachowanie członków komisji, ale które... Nie, panie profesorze, przepraszam, nie odpuszczę, bo to dla mnie nie jest dziwne, tylko z tego, co pan mówi, to jest bezprawne działanie. Czy dobrze rozumiem? Ja nie jestem prawnikiem, ale jest to działanie na pewno pozaregulaminowe, gdyż tak nakazuje kodeks wyborczy, że przy pełnomocniku mają być te podpisy weryfikowane. Dopiero gdy pełnomocnik złożył na to skargę do Warszawy, został poproszony przez komisję. Ja tutaj też mówiłem chyba już w tym studiu, że Okręgowa Komisja Wyborcza w Lublinie wystosowała za pośrednictwem poczty elektronicznej zaproszenie dla mojego pełnomocnika o godzinie 12:20 na godzinę 12:00. No więc, a później, jak się odwołaliśmy, Państwowa Komisja Wyborcza dzwoniła do mojego pełnomocnika około godziny 13, że jak chce, to może uczestniczyć w weryfikacji podpisów, tylko że oni są w Warszawie, a pełnomocnik jest w Lublinie. 3 godziny przejazd, ubrać się, no to za 4 godziny trwa. To już było po sprawie, tak? Także, jak mówię, działy się różne dziwne rzeczy, ale jeśli nawet występowały, mówię, jakieś nieścisłości, czy komisja mówi, że odrzuca pewną liczbę podpisów, to wtedy mamy jeszcze czas, 3-4 godziny, żeby te podpisy donieść i to by się stało. Czy wyczerpał pan już, że tak powiem, drogę prawną, czy jeszcze coś możecie zrobić? Jeśli idzie o skutek, czyli mój start w wyborach, to decyzja Sądu Najwyższego sprawę tę załatwia, czyli nie mogę wystartować. Natomiast prawnicy w tej chwili rozważają, jak wyjaśnić tę sprawę do końca, czy na drodze administracyjnej, czy też poprzez zgłoszenie do prokuratury. Czyli prawdopodobnie nic się nie... To znaczy tak, można powiedzieć, że już się nic na pewno nie zmieni. Tak. O senatora będą walczyli pan Bury, pan Michałkiewicz
i pan Górski, o ile się nie mylę, pana nie będzie w tym gronie. Jeśli idzie o mnie, to nie. To nie mogę wystartować. A co dalej w takim razie z pańskim ruchem politycznym? Ruch polityczny, ruch Prawdziwa Europa nadal istnieje. Zamierzamy zwołać kongres. Wiele osób odzywa się zarówno z Lubelszczyzny, jak i z całego kraju, twierdząc, że nadal jest konieczność aktywizacji ludzi i stworzenia prawdziwej prawicy. I w tym tygodniu zapadną już konkretne decyzje. Proszę powiedzieć, co się dzieje w kraju, że dochodzi do takich rzeczy? Bo no z tego, co pan mówi, no to no nie powinno tak być. Jest pan niezależnym kandydatem. Chce pan wystartować do w wyborach do Senatu. Niewątpliwie ma pan mniejsze lub większe, ale znaczące poparcie społeczne i zostaje pan administracyjnie, że tak powiem, odcięty od tej możliwości. Co to znaczy? Ja chciałbym być tylko traktowany tak, jak każdy inny kandydat. Nic więcej. No ale wyraźnie pan nie jest traktowany. To wynika z pism, które są opublikowane na moich stronach internetowych, Facebooku. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to polecam. Piotrowski.org.pl, prawda? www.piotrowski.org.pl, ale także na stronie Ruchu Prawdziwa Europa, bo mamy stronę i Facebooka, także Twittera. Tam są wszystkie pisma, począwszy od skargi do Państwowej Komisji Wyborczej na potraktowanie pełnomocnika i naruszenie tych reguł, o których mówiłem, poprzez inne dzisiaj też zamieściliśmy na stronie odwołanie, które złożyliśmy do Sądu Najwyższego. Każdy może się z tym zapoznać i wiele osób postronnych no, uważa, że tutaj działy się rzeczy dziwne, bo oczywiście nie wymagamy, aby nas traktowano szczególnie, ale chcę, podkreślam raz jeszcze, być traktowany jak normalny kandydat, czyli którego pełnomocnik jest przy stemplowaniu kart, którego pełnomocnik jest przy weryfikacji, bo proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze i proszę państwa, według standardów kodeksu wyborczego, ale także konstytucji polskiej, strona ma prawo wglądu do dokumentów, które zostały wytworzone na jej temat. Otóż Okręgowa Komisja Wyborcza w Lublinie wytworzyła dla siebie tak tajny, wewnętrzny wykaz błędów, tak jest to nazywane we wszystkich pismach, który nie został udostępniony moim pełnomocnikom w ogóle. To mi gwarantuje Konstytucja, Europejska Konwencja Praw Człowieka. I bez względu na to, jakie są tam błędy, czy prawdziwe, czy urojone, to moi przedstawicieli mieli prawo wglądu do tego i ustosunkowania się po prostu do tego. A myśmy byli tego prawa pozbawieni. Czy sądzi pan, że pański precedens może być w jakiś sposób odnotowany też przy generalnych wynikach wyborów? Czy nie obawia pan się, że to jest źle, ale że ktoś coś majstruje przy wyborach? Odbieraliśmy sygnały, że kandydaci, którzy startowali bądź to z własnych list, tak jak ja, bo my wystawiliśmy 5 osób, 2 nas nie zostało zarejestrowanych, a inni na szczęście zostali zarejestrowani, mogę powiedzieć jeszcze o jednym przypadku, ale także z innych komitetów, także startujący bodajże niezależni samorządowcy byli wyjątkowo pieczołowicie, skrupulatnie prześwietlani i ich listom poświęcano wiele godzin, jak nie wiele naście godzin albo jeszcze więcej, natomiast innym kandydatom oczywiście mniej. Ja nie wymagam, żeby nasze listy przeglądano pobieżnie, jak najbardziej rzetelnie i uczciwie, ale tutaj odnotowywaliśmy sygnały, że dzieje się no, coś dziwnego. Podam jednego naszego kandydata, który startuje z Garwolina, pan Leszek Szymański, który złożył, jeśli dobrze pamiętam, 2900 podpisów, bo pan redaktor o tym mówił. No, komisja badała go bardzo długo, nie jeden, a 2 dni, z tego co mi przekazano, bo ja przy tym nie byłem, podaję co mi przekazano, i zakwestionowała ponad 700 podpisów, prawie 800 podpisów, czyli zostało mu 200, tyle co pan redaktor mówi, że to mało. I jak mi przekazano,
przekazano. Przy wręczaniu postanowienia stwierdzono, no niestety się panu udało. Tak? Jeśli jest to prawdą, niestety się panu udało. Tak mi to przekazano. Tak mi to przekazano. W związku z powyższym, no, jeśli jest to prawdą, no to zachodzą pewne okoliczności, nie powiem tu, że naruszenia prawa, no ale kibicowania innym stronom, o tak bym powiedział. Czy po tym, co się zdarzyło, może pan powiedzieć, że został pan skrzywdzony, że ktoś, że to wszystko nie było uczciwe? Jak ktoś działa w polityce, jestem od 15 lat już, jak pan redaktor zauważył, no to trzeba mieć grubą skórę, prawda? Trzeba być przygotowanym na wszelkie chwyty przeciwników, czy też wrogów politycznych, o których mówiliśmy poprzednim razem. Także absolutnie nie chcę, aby poszedł przekaz, że czuję się w jakiś sposób pokrzywdzony. Po prostu opisuję sytuację, która moim zdaniem w demokratycznym państwie prawa nie powinna mieć miejsca. Czyli każdy kandydat powinien mieć takie same warunki. O, i takie same prawa. Podkreślam raz jeszcze, jeśli były nawet tam błędy, to powinny one być zweryfikowane przy moim pełnomocniku. W trakcie ostatecznej weryfikacji były aż 3 osoby, które upełnomocniłem. Był mecenas z kancelarii pana mecenasa dziekana Stanisława Estrajcha, bo jego kancelaria to prowadziła. Była moja pani pełnomocnik Jolanta Dudzińska i był przedstawiciel ruchu kontroli wyborów. I wszystkie te osoby po wyjściu z sali zdecydowanie oświadczyły mi, że po weryfikacji z komisją mamy ponad liczbę większą głosów niż wymagane 2000. Co się później stało, to nie wiem. Jeśli nawet, podkreślę to raz jeszcze, bo to jest bardzo ważne, jeśli nawet komisja uznała, że 128 podpisów jest wadliwych, choć to dlaczego napisała w uchwale, że jest ich 150, a jeśli jest 128 wadliwych, to wymagam, aby przedstawiła je moim pełnomocnikom, aby mogli to zweryfikować. No cóż, mleko się rozlało, w tej chwili nic się nie zmieni. Co dalej z ruchem? Jak powiedziałem, w tym tygodniu będziemy mieli zebranie. Ruch Prawdziwa Europa, Europa Christi, który de facto wystawił kandydatów na senatorów, 5 próbował wystawić, 3 zostało zarejestrowanych, między innymi tutaj w Zamościu i Biłgoraju, pan Marcin Dybowski, ale i pan konsul dr Robert Zadura, Grudziądz i okolice i wspomniany Leszek Szymański, Garwolin Węgrów. Będziemy wspierać ich w kampanii wyborczej i będziemy się starali, żeby jeśli nie wszyscy, to 2 albo przynajmniej 1, ale wszyscy chciałbym, aby wszyscy oni znaleźli się w Senacie i będziemy rozbudowywać nasze struktury ruchu Prawdziwa Europa. Dziękuję bardzo za tą rozmowę. Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja, już może przyjemniejsza, do kolejnych spotkań w studio. Dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję państwu za uwagę. Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie i poświęcony czas. O godzinie 14:00 kolejny program w telewizji internetowej Niezależność Lublin. Do zobaczenia państwu. Do widzenia.